No i jesteśmy w kolejnym odcineczku. Widzicie, cofnęliśmy się na basen. Postanowiłam trochę poszperać. Przyznaję, że długo nie szukałam. I wiecie co? I coś popsuliśmy. Znaczy ja coś popsułam. Znają życie. Znaczy kurde, źle. Tak, musimy się tam cofnąć. To po pierwsze. Dlaczego? Bo tam ominęliśmy lornetkę. I zresztą na tą drugą stronę też musimy, ale... Widzę, że tam się nie da chyba nic zrobić. Się coś zbugowało. A bez tego nie zdobędziemy sekretu srebrnego. Gdzieś jeszcze opinałam brązowym. Miałam zobaczyć na YouTubie, ale zapomniałam. A chcesz szybko skończyć tą serię? Zresztą jak już to wiecie. Tak, znaczy skończyć, w sensie wiecie, w 100%, nie? Bo skończyć to już ją skończyłam w... Boliwii. No dobra. I tak. Widzicie, tu się coś bugowało, bo tu powinno się jeszcze odwrócić, powinno być ten napis, powinna to Lara przeczytać. Dzięki czemu zdobylibyśmy w bibliotece srebrny sekret. No ale niestety nie poszło po mojej myśli. Brakuje nam chyba dwa srebrne, czy jeden srebrny? Czekajcie. Nie, jeden, no to wiemy gdzie jest, a brązowy nie pamiętam gdzie jest. Dobra, tu jest lornetka oczywiście, ja ciapa zapomniałam o niej kompletnie. No ale dobra. Na szczęście nic nie było za późno i mogliśmy się cofnąć. No tam niestety już nic nie zrobimy, no sami widzieliście. Dotknęłam tego języczka i się nic nie wydarzyło, więc... Nie będę próbować. Chociaż możemy jeszcze raz iść na wszelki wypadek. Ale tak się raczej nie uda. No dalej. Raczej tu chyba nie ten, nie wypali. No nie, widzicie, no to trudno. Ale wy to zróbcie od razu. Od razu to przeczytajcie, bo ja głupio o tym zapomniałam kompletnie. Dobra, spadnij, bo tu jest wyjście. Także... Zapomniałam o tym. No ale co się dziwić, już dłuższy czas nie grałam w Legendę, no bo w końcu ile razy można grać, jak już ją przeszłam, nie wiem, może jest 9-10 razy. No, trudno. Dobra, idziemy. Nic nie podnosiłam, myślę chyba, poza nagraniem. Jeszcze oczywiście rozglądałam się za tym brązowym sekretem, ale ja nie wiem, gdzie on jest, niestety. Trudno. Gdzieś pominałam, może w siłowni gdzieś, no bo... Nie no, w siłowni w sumie też byłam, patrzyłam, nie wiem gdzie ominęłam, serio. Albo może podniosłam, a się nie zapisał, nie wiem. Trudno, bez tego jednak sekretu przeżyjemy. Bo widzicie, te książki, one powinny być... wysunięte, nie są. I one się wysuną dopiero wtedy, gdy będziemy... co będziemy? Mówcie. Gdy przeczytamy ten artykuł, nazwijmy to artykułem. Ale w sumie nic nie zrobimy. Bo jak zrobić mamy, skoro... Nie wiem, jak się zdobywało złote. Geniusz ja, nie? Dobra. Pamiętam kolejność tych książek. Ale... pominęłam to. Bo tu nie ma chyba powtórz poziom, wyjść z posiadłości. No nie ma. Nic nie ma, więc nie powtórzymy. A mogli dać powtórzenie, bo coś się zbugowało z posiadłością. Nic najwyżej. Wiecie co zrobimy? Zrobimy coś takiego, że pokażę wam po prostu save w 100%, który miałam, mam wypalony na płytce obecnie. To wtedy bym tu pokazała wszystko, jak to ładnie wygląda w 100% ze sekretami. I to nie jest żadne cheaterstwo, jakby teraz ktoś pewnie powie, pewnie sobie pobierze z neta czy coś. Nie. Ja przechodziłam przecież ile razy tą grę i grając pierwszy raz po prostu kupowałam zapisy po każdym levelu, po każdej moim wyjściu z gry. Ja je kupowałam i w 100% mam już zapisy z gier. Mam Zanderka, no ja po prostu zawsze tak mam, że jak gram pierwszy raz jakąś grę, to kopiuję zapisy, żeby mieć na pamiątkę, że przeszłam i jaką ilość sekretów udało mi się zdobyć, więc jeśli myślicie, że ja czytuję bądź coś, to się mylicie. I tak. Tu powinny być jeszcze te dwa do dotknięcia. Ale nie wiem, czy to nie jest związane z tą biblioteką. Bo powinno się nam tutaj wysunąć. Dzięki temu. Ale ja tego nie zrobiłam. Nie wiem, słyszę echo. Albo po prostu mam zagłuszone słuchawki. Dobra, nieważne. Przejdziemy się najwyżej, ten jeden odcinek poświęcę temu. Jeszcze chyba tak nikt nie zepsuł tego jak ja. Ale... Po prostu coś mi się zbugowało, bo i tak powinno się to otworzyć, żebyśmy mogli to przeczytać drugi raz. No nie zrobiło się coś takiego. Trudno.
Aha, no i to jest fajny, bo bug, bug, cokolwiek. Fajnie to wygląda. Kiedyś to odkryłam, jak to się tak bawiłam w tej poszedłości. Nie, czy bawiłam. Zwiedzałam, może tak. Idziemy tu. Chyba w sumie jeszcze raz zobaczymy. Ja to chyba... Wow, co to było? No i to się odnosi do właśnie basenu. Moi drodzy. Więc może... Ale no to czytała. Nie wiem. Nie ogarniam tego. Serio, nie wiem co się stało. Bo oczywiście obejrzałam sobie filmik jeden na YouTubie. Ale to było... Ta osoba od razu robiła wszystko na tym basenie i przeczytała to. Ja głupio oczywiście nie przeczytałam, bo po co, nie? Ale tak się już ma. Myślałam, że kumpel napisała. No trudno. Ale i tak mamy sekrety. Praktycznie. Złoty... Wszystko wiem jak zdobyć, tylko tego brązowego nie. Złoty wychodzi nam bodajże tam. Tu powinien nam... Poczekajcie, włączę sobie to. Widzicie, tu powinien się nam wysunąć po dotknięciu tych dwóch tam. Oczywiście to jest czasówka, więc jak dotkniemy to, to szybko musimy przez to przejść i dotknąć drugiego i tu się nam wtedy wysunie taka... taki posąg bodajże Ateny i musimy go przepchnąć tu, znaczy to tu. Tu się wysunie, sorry, kłamie. I stąd musimy przesunąć go tam i tu się wtedy otworzy nam złoty sekret. Więc ja wiem jak go zdobyć. Tego wcale z filmiku nie musiałam brać, to doskonale już wiem. Przejdźmy się, może gdzieś jeszcze będzie brązowy. Ale coś się szczytowało, moim zdaniem. Bo nigdzie nie widziałam brązowego. Pewnie leży gdzieś na wierzchu, a ja go nie widzę, nie? Pewnie pójdziemy do siłowni i od razu go znajdziemy. No ale dobra, przejdźmy się. Na wszelki wypadek może zobaczyć. Mamy otwartą drogę? Chyba otworzyłam. Nie otworzyłam? Niemożliwe. Musi być otwarta. No dobra. Ale tutaj raczej żadnego sekretu nie pominęłam, bo tam jest wzięty już. Tu też. Tak? Aha. Tu był brązowy, tu był srebrny. Tu też wziąłam, bo był brązowy. No to już wszędzie sekrety pobrałam, moi drodzy. No sami widzicie, wszystkie te wnęki były zapełnione sekretami. Wszystkie je wzięłam. Więc nie wiem, o co chodzi teraz. No i jeszcze był jeden sekret na tej platformie. Ale go też wzięłam, bo by się rzucał mi w oczy. No, wzięłam go. No to jak tutaj nie ma czego szukać już. Pisze do mnie ktoś. Pozdrawiam Darię. Która i tak nie znajdzie mojego kanału, bo nie chcę dać jej linka. Nie rozprzestrzeniam go w moim świecie prywatnym. Nie chcę, by potem było w szkole jakieś dogryzywanie mi. A już mam dosyć hejtów na Asku. Czekajcie, odpiszę tylko, że nagrywam. Teraz będzie... Co nagrywasz? Idziesz do szkoły. No tak. Idę. Nie, pójdę na wagary. Pozdrawiam hejterów z Aska, którzy oglądają mojego... mój kanał na YouTubie. Inteligencji pierdoleni, którzy chodzą do tej samej szkoły co ja i Monty są tylko w necie. Tylko w necie. Bo tak naprawdę w szkole nie podejdą do mnie czy do moich przyjaciół. Potrafią tylko mnie wyzywać na Asku, więc gratulacje dla nich. Gratulacje, naprawdę. Debil. Normalnie. W ogóle zaczęli nawet najeżdżać na niektórych znajomych z YouTube, których w ogóle nie znają. Zaczęło mnie to strasznie irytować, strasznie zaczęło mnie to wkurwiać, za przeproszeniem. Bo po jaką cholerę się odzywają, jak ich nie znają. No nie rozumiem tego. No przepraszam bardzo. Dobra, czekajcie, jeszcze raz spróbujemy. Jak się pobawimy z tym trochę. Może akurat, nie? Muszę udać nam tu. Jezus, kto pisze? Za chwilę zwariuję. Chcecie tego? A, przyjeżdżasz na 9 czy 10? No 10, idiotko, jutro na 10 mamy. Jezu, przepraszam, ale... Taka jedna mnie strasznie denerwuje. Strasznie. Ona jest spoko w szkole, a jak się z nią pisze, to się wydaje, że pisze z zupełnie inną dziewczyną. No widzicie, nie da. Nie pyka. Nie pikła. Trudno. Musimy przeżyć. Ło, szkoda. Why?
na 10 mamy, ale ona jest pojebana. O mój Boże. O Jezu. Matko. Dobra, nieważne. No trudno, kurczę, no szkoda. No coś musiało się zbagować. No innego wytłumaczenia nie mam. No słuchajcie, no nie mam innego wytłumaczenia po prostu na to. Nie mam. Zrobię, jak już mówiłam wcześniej, pokażę wam z tych 100% gry, ale kurde, ja chyba mam z time trialem. Teraz nie pamiętam. No najwyżej, pokażę wam. Time trial zresztą i tak nie będę przechodzić, także. Chyba, że kiedyś tam może, tak wiecie, jak nie będę miała co nagrywać, a customów żadnych nie przejdę, to może ewentualnie bym wam pokazała jakiś time trial z legendy, bądź Aniwerka. Na Aniwerka też się przymierzam, żeby nagrać jakieś time triale. Bo chciałabym, wiecie, zrobić go z Farapsem, a nie z kamerką. Tak jak to było kiedyś. No to co, no to tu będę się w sumie z wami żegnała, bo nic więcej nie wykombinuję. No bo co mogę? Sami widzicie, że tam się powinno nam otworzyć, nie otworzyły się. W bibliotece się zbagowało, wszystko się w ogóle spieprzyło. Dobra, to wiecie co? Idziemy. Bodajże tu, nie? Tak warto było sprawdzić, nie? W ogóle klamek nie zrobili. Co za idioci. Dobra, idziemy stąd. Asio, kysz. Ona nie wie, co znaczy why. Boże! Dziewczyna idzie zdawać rozszerzony angielski na teście gimnazjalnym i nie wie, co znaczy why. No żal mi jej. Jezu. O matko Jezu. Czemu karzesz mnie takimi ludźmi? Dobra. Poczekajcie chwilę. Nie, tylko nie z tą pismą. Napisałam jeszcze jakimiś dziwnymi literami. Dobra, idziemy, pokażę wam te ciuszki. Tutaj w tym. Za złoty sekret jest czarny strój tutaj, jak już wcześniej wspominałam. Chyba nic nie doszło nowego, chociaż w sumie możemy sprawdzić. Bo to nie, to było wszystko... Chyba nic nie doszło, czy doszło coś? Nie, nic nie doszło. Czy coś tu jeszcze jest? O mój Boże, są za time triale. To wiecie co, może w sumie bym znalazła sobie teraz tą płytkę ze save'ami i bym wczepiła ją tu od razu z time trialem. Także zaraz wrócę. I pokażę wam od razu z tymi time trialami, będziecie przy okazji widzieli, co dostaliśmy, także za chwilę do was wracam. No i jestem z powrotem. Tak, mam save'y jednak, nie wzięłam tych save'ów z time trialem. Wzięłam... Czy przeszłam time triale, które były łatwe. I ja doskonale o tym to pamiętam. Więc nie mam wszystkich dodatków, no to nawet całkiem nieźle, przynajmniej nie będziecie wszystkiego widzieli, nie? O tym stroju mówiłam. To jest legenda czarna. Jakiego tam jeszcze nie mieliśmy? To chyba mieliśmy w sumie chyba wszystkie. Mhm. Czekajcie, co my tu nie mieliśmy? O, nie mieliśmy chyba tego. Zimowe, różowe, bez płaszcza. Jeszcze jest płaszcz, ale gdy przyjdziemy Kazachstan chyba. Dobrze pamiętam. Mamy garnitur. Matko Boska, to przypomina mi strasznie matkę Lary. No, kurde. Nie wiem, czy kojarzycie pierwszą katcenkę, gdy była mała Lara. No i matka tak wyglądała. Znaczy, no chyba. Tak mi się bardzo kojarzy z nią. Gdzie mamy ten strój? Poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Kremowy. To widzieliśmy. I tu chyba dalej nowego nie... A nie, jest, kłamie. Sportowe. I sportowe zielone dostajemy po przejściu time triala z Boliwii. To pamiętam, bo Boliwia najbardziej utknęła mi w pamięci, bo strasznie łatwe. Gotyckie. To jest taśne. Po przejściu chyba Anglii? Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście. Mogę się mylić. Tak. To było chyba na tyle, jeśli chodzi o stroje. Dobrze mówię? Chyba tu już nic więcej nie ma. To już wszystko widzieliśmy. Także to są dodatkowe ubrania z time triali. Mogę wam ewentualnie jeszcze pokazać... Aha, no. Są wszystkie sekrety, oczywiście. Tak. No, tutaj pojernie widziałam się, gdzie są... Tamte? No ale dobra, nieważne, nie? Okej. Okay. Czemu idę jako gotycka Lara? Sio. W ogóle przed chwilą na moje biurko wyszedł gigantyczny pająk. Wpadłam w panikę oczywiście, jak to ja.
No i takie coś powinno nam się pojawić, moi drodzy, gdy wychodzi sekret złoty. Na początku jest ten języczek i dopiero wtedy pojawia się to. No, tak to mniej więcej wygląda. Athena turns to face the sun, whose burden then reveals her golden laurel. Almost there. Okej, przynajmniej wiecie, o co chodzi. Mogę wam pokazać w sumie, jeśli tam to drugie jest. To wam pokażę jeszcze. Okej, no i tak tu możemy przeczytać. Powstawszy Ateny... Przepraszam, tak. Twarz zwróciła do słońca, którego brzemię jej złoty laur objawiło. Jezu, ciągle skupiam się na gadu-gadu, czy ktoś nie pisze. To jest masakryczne. Dobra. Schodzimy sobie na dół. No i w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o posiadłość Croftów. Przepraszam, naprawdę zbugowało mi się to. Nigdy bym nie zrobiła tego, żebym wpisała, bo wkleiła moje stare save'y, no ale trudno. Nic innego i tak nie mam. Nic mi innego do głowy nie przychodzi, zwłaszcza, że sami widzicie, nie ma coś takiego jak powtórz poziom. No nie ma nic takiego, więc no sorry bardzo, a jeśli chcę powtórzyć poziom, wiecie, z menu, to tam są tylko te podstawowe, posiadłości Croftów nie ma, no niestety. Więc jest jak jest, nic innego nie zrobimy, no bardzo mi przykro. Tyle, co mogłam zrobić. No, to było na tyle w sumie. Więc jeszcze pojawi się oczywiście odcinek bonusowy i mogę w sumie zrobić z tego, co osiągnęliśmy, a mogę zrobić z tego, co jest po niektórych time trialach. Aczkolwiek myślę, że kodu bym wtedy wam nie pokazała, bo to chyba najbardziej przychodzi z time triali. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Przepraszam tego gigantycznego faila. Ale fajny cień jest. Epic. Także... Mogłem w sumie jeszcze poszukać, może na necie będą jakieś save'y ze wszystkimi time trialami. Ja nigdy sama wszystkich nie przeszłam. Chyba jednego zawsze miałam problem. Nie wiem z jakim. Z Kazachstanem chyba. W sumie nie pamiętam teraz. No ale zawsze miałam jakiś problem i nigdy nie miałam gry ukończonych, tak wiecie, w 100%, więc... Więc to tyle. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania kanału, kto tego jeszcze nie zrobił. No, mam nadzieję, że się podobało. Przepraszam tego fejla. Loro. I jeszcze zapraszam do odcinka bonusowego, w którym pokażę, co osiągnęliśmy. Więc trzymajcie się ciepło. Cześć!